Gościem Brief Morning jest dzisiaj Maciej Dąbrowski, prowadzący program Z Dupy. Witam Cię, Maćku. Dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj gościć nas tak... Bardzo chętnie. Ja lubię ludzi gościć o 9 rano, która jest dla mnie, jak już wspominałem Ci, zanim zaczęliśmy nagranie, pogańską godziną. A tym bardziej, że... Całą noc spędziłeś oglądając Netflixa. Całą noc, o tak, 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 Netflix, bo wiadomo, że jak Netflix się pojawia, to trzeba po prostu siąść i zobaczyć go w całości i się tym podjarać na maksa, napisać o tym na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, bo na przecież, blogu. Przecież jeszcze nikt nie zauważył po tych 40 tysiącach wpisów, że jest Netflix w Polsce, który jeszcze tak do końca nie jest w tej Polsce, bo on jest okej, może dostępny w tej chwili, no ale nie można sobie, nie można ustawić języka, znaczy w sensie nie ma języka polskiego, nie ma wsparcia jeszcze takiego, po prostu ktoś to uruchomił i tyle. No i jest nagle wielka podjarka, walenie konia po prostu pod Netflixa i pod seriale, które wszyscy i tak już dawno zobaczyli. No właśnie, a powiedz mi, czym będziemy się w tym roku jarać? Ja już wiem, czym będziemy się jarać. Będziemy się jarać przede wszystkim tym, co się dzieje w tej chwili w kraju, bo to po prostu jest jaro w dodatku. Jarać, no to jakby jarkacz jest tutaj idealnym słowem, bo tym się będziemy przede wszystkim interesowali, tym będziemy się jarać. O tym będą wszystkie wpisy naszych znajomych na wallu, którymi będziemy żygać już powoli. Wszystkie cytaty Krystyny Pawłowicz, które będziemy powoli już usuwać, bo nie będzie nam się chciało tego oglądać, bo wszystko jest jednym i tym samym bełkotem, więc tym się będziemy w 2016 roku jarać. A czy w związku z tym markom będzie trudniej współpracować z twórcami treści w internecie, takimi jak na przykład ty, bo nie będą chciały mieć do czynienia za dużo z polityką? Nie sądzę, żeby to było jakimkolwiek problemem, biorąc na przykład program, w którym pracowałem przez wiele lat, czyli Szymon Majewski Show, który w TVN leciał właśnie w tamtych latach, kiedy PiS doszedł do władzy wtedy po raz pierwszy i to były złote lata po prostu Szymona. Najwięcej kontraktów reklamowych, najwięcej, znaczy nie mówię o samym Szymonie stricte o postaci, tylko mówię o programie, że była kasa na wszystko, mogliśmy sobie na wszystko pozwolić, bo marki jednak, jeżeli coś zaczyna się nie pasować w państwie, to one jednak wspierają ludzi, którzy mówią coś zupełnie innego. Ja nie twierdzę, że to, co się będzie w tej chwili w państwie działo, to będzie jakimś syfem i tak dalej, bo może być zupełnie odwrotnie, może być super, najlepiej na świecie i tak dalej. Tylko no póki co po prostu pewne działania, pewne osoby powodują, że no nie można do tego poważnie podchodzić. A jak to jest w przypadku Twojego kanału, czyli najbardziej kontrowersyjnego i uchodzącego za taki, którego marketerzy się boją? I chamski przede wszystkim, bardzo chamski. Jak jeden z Waszych widzów na Twitterze zauważył, że chamstwo się tak super dobrze sprzedaje i dlatego właśnie ze mną robicie wywiad w tej piwnicy. Więc zapewne Twoje pytanie, bo teraz chamsko Ci przerwałem. Ja muszę trochę wyrobić tego chamstwa. Na razie jest tylko kilka procent, więc kontynuuj pytanie. Moje pytanie jest takie, czy są marki, które chcą z Tobą współpracować i czy to są współprace z punktu widzenia Twojego udane, czy coś się zmieniło w tym w ostatnim czasie? Wiesz co, było tak do tej pory, że dostawałem bardzo dużo propozycji robienia jakichś rzeczy przez te dwa lata robienia tego programu. To zaczęło się tak jakoś rok po tym, jak go uruchomiłem. Zaczęło to do mnie przychodzić. Rzeczywiście marki zaczęły przychodzić, proponować duże pieniądze za różne rzeczy, tylko zwykle była ta jedna taka restrykcja na zasadzie, no dobrze, tylko wiesz co, tylko żebyś w tym programie nie przeklnął, albo żeby w momencie, w którym pokazujesz nas, to żebyś powiedział to zupełnie innymi słowami, albo wiesz co, my lepiej zróbmy tak, że nasi... I opublikuj go w innym kanale, żeby nie nazywał się z dupy. Tak, tak, tak. Nasi copywriterzy napiszą Ci jakieś konkretne słowa. Ja mówię, no to nie bardzo, to ja mam to w dupie, to po prostu tego nie będziemy robili, nie? Albo jeżeli jest coś, z czym się nie zgadzam, tak jak na przykład ze papierosami, to po prostu tego nie robię. Był przykład właśnie, pamiętam, zaprosili mnie już w ogóle na jakąś taką ostateczną rozmowę, że robimy, co to taka firma, która robi maszynki do twarzy. Powiedzieli, że już dobra, robimy już na 100% i tak dalej, i tak dalej. I zapytali się mnie, jak podczas takiej wielkiej rozmowy, gdzie był klient, agencja i tak dalej, i zapytali się mnie, jak ja bym to widział, żeby to wyglądało. Ja mówię, no dobrze, to zrobimy to tak, tak, tak i tak. Ja nie mogę, ja im mówię, słuchajcie, ja nie będę robił tego łagodnie i tak dalej, bo to głupie i dla mnie, i dla was, i dla widza, to robienie idioty po prostu z wszystkich dookoła. Jeżeli ja nagle zacznę zupełnie inaczej coś robić, tylko dlatego, że występuje tam jakaś marka. I oni powiedzieli, no tak, to
klient powiedział mi, dokładnie tak, właśnie zgadzam się z tobą w 100%, tak nie możemy robić, masz całkowitą rację i dlatego chyba jednak zrezygnujemy. Okej. Okay. Kurwa, mogliście mi to powiedzieć, naprawdę, nie musiałem targać się na to zebranie i tak dalej, nie? Ale są przykłady takich marek, które z tobą współpracują. Teraz tak, i zaczęło się to jakoś, no pół roku temu, zaczęły już marki ze mną współpracować i to na dużych lokowaniach produktów, które wrzucam albo do programu, albo na osobny kanał marki, albo gdzieś to hula w sieci. Robiłem z Orange kampanię Cybertarcze, właśnie nie z Orange, no z TPS-a, kampanię z sercem i rozumem Cybertarcza to była, kampania, w której byłem takim hakerem, robiłem z New Mobile, robiłem z Carlsbergiem, robiłem z aplikacją Wajda, no co chwilę ktoś się zgłasza, a ostatnie 3 miesiące to już w ogóle było tak, że praktycznie w każdym większym odcinku miałem lokowanie produktu i już przestali się bać i oni na spotkaniu, ja im mówię, słuchajcie, ja to zrobię tak i tak, a oni, super, wierzymy ci, skoro twoi widzowie ciebie oglądają i ciebie kumają i tak dalej, to na pewno doskonale wiesz, jak to zrobić. Tym bardziej, że jest taka różnica pomiędzy mną a na przykład innymi youtuberami, którzy dostają jakieś propozycje, bo to są zwykle 18, 19, 20-letni chłopcy, którzy jeszcze tak naprawdę nie pracowali nigdzie indziej, oprócz szlachta nie pracuje i pozmywam u rodziców naczynia, to dostanę 200 zł. I ja pracowałem już od w tej chwili już od 11 lat pracuję i siedzę w mediach i jakby wiem doskonale, jak robić pewne rzeczy, jak robić reklamy, jak robić telewizję, jak zrobić placement i jak zrobić chamski product placement. Ja uwielbiam chamski product placement i jeżeli product placement jest chamski, ale pasuje do danego twórcy, super. A ja mam wrażenie, że on będzie chamski tylko z punktu widzenia marketera, który nie rozumie istoty twojego kanału. Ale można zrobić product placement, który jest chamski per se, po prostu. Przerysowany, tak? Przerysowany totalnie. I to też jest fajne. To też można fajnie zrobić. To robił właśnie Zach Galifianakis, to robił College Humor w Between Two Ferns, gdzie robili chamski product placement i widać było, że jednak to był product placement i ci ludzie, tylko że no, Amerykanie są na zupełnie innym poziomie tego humoru i rozrywki niż my, przez te tłoczenie przez te komunistyczne lata. Jesteśmy 60 lat do tyłu, 50 lat do tyłu za nimi właśnie przez to, co było w Polsce, co się działo. Nie? Oni mieli po prostu czas na to, żeby ta rozrywka u nich się rozwinęła i oczywiście można napierdalać na Amerykanów, że mają programy w stylu Honey Boo Boo, gdzie mamy grubą babę z grubym dzieckiem, z grubą całą rodziną i wszyscy po prostu są jakimiś po prostu jebanymi wieprzami, no i to też jest taki humor w USA, ale pamiętajmy, że mamy tam Stephena Colberta, że mamy Jimmy'ego Kimmela, Jimmy'ego Fallona, wszystkie te 40 lat Saturday Night Live, programu rozrywkowego, który trwa od 40 lat, do którego przychodzą prezydenci i w ogóle wow, no. No tak, na przykład taki magazyn Vice też jest magazynem, który zaczynał od treści no jednak bardzo... Tak. Kontrowersyjnych, a też stał się magazynem, do którego... Informacyjnym, no jest Vice News na przykład. Na koniec właśnie przyszedł w zeszłym roku Barack Obama i udzielił bardzo ciekawego wywiadu. Ja bardzo lubię Vice News oglądać, na przykład kiedy były ruchy na Ukrainie ze strony Rosji i tak dalej, oni w bardzo obiektywny sposób tak, ja pokazywali też, to ja wszystko. Ja też powiem szczerze, że właśnie ich relacje... Albo na przykład ten ISIS, powstanie państwa ISIS, cały dokument, który tam przeprowadzili, gdzie zostali dopuszczeni tak daleko, ja nie wiem, co oni musieli, kozę jakąś po prostu odstąpić im, bo a czego, inaczej by ich zabili. A czego marki, i to nawet nie takie, które są gotowe na zamieszczenie swojego logo w twoim, czy swojego produktu w twoim programie, czego marki się w ogóle mogą nauczyć od twórcy takiego jak ty, który potrafi budować relacje, potrafi dotrzeć do młodego, bardzo jednak specyficznego widza. Wiesz, co jest najgorszą rzeczą, kiedy... Najgorszą rzeczą, jaka może być w ogóle w agencji reklamowej przy... Znaczy, to najczęściej klient wychodzi z czymś takim, przychodzi do jakiejś agencji, do tych art directorów, copywriterów i mówi, słuchajcie, robimy virala. I to jest od razu już założenie, wiadomo, że to będzie chujowe po prostu, bo jeżeli ktoś zakłada, że coś będzie viralem, że to na pewno będzie hulało, to może się tak zajebiście przeliczyć i nigdy tego nie zrozumie, bo viral ma to do siebie, że nie można go stworzyć, tak naprawdę. Jasne, są te pewne virale, które... Tylko ja mam też takie oko, że ja widzę po prostu, że to, dobra, no, to jest specjalnie robione pod coś tam, nie? I tak dalej. Virale
dobrym wiralem, ale też z jednej strony chcieli, żeby to był viral, nie chcieli pewnie, żeby to tak było, to było ten inspektorat sanitarny, a propos, główny inspektorat sanitarny a propos tych dopalaczy, nie? Tak. Że wiedzieli, że chcieliby, żeby to się rozeszło wiralowo, ale nie byli przygotowani na to, że to będzie aż tak huczało. A czy nie jest właśnie błędem podchodzenie do internetu na zasadzie zrobimy jeden film i wymieciemy? No, czy nie tak, lepiej byłoby właśnie robić regularną produkcję? A to jest założyć... inna zupełnie sprawa. Regularna produkcja, tylko marki mają to do siebie, że niestety one nie potrafią prowadzić swoich kanałów i nawet jeżeli jest jakiś kanał marki, na który, gdzie oni biorą do współpracy twórców pewnych i ci twórcy wrzucają swoje zasięgi na te kanały i napędzają jakby ten kanał, to bardzo często te kanały i tak umierają, bo ta marka nie ma nic więcej do zaoferowania ciekawego, bo marki najczęściej wychodzą z tego założenia właśnie głupiego troszeczkę, że zrobimy telewizję w internecie, a w internecie nie robi się telewizji, w internecie robi się internet i jeżeli ktoś myśli właśnie, że będzie robił telewizję w internecie, to bardzo często spotyka się no, z dezaprobatą ludzi, którzy to oglądają, bo oni czują ściemę, widzą, że to jest sponsorowane, że to nie jest ciekawe. W internecie przede wszystkim liczy się content i osobowość. Jeżeli ktoś ma ciekawy content, nie ma jakiejś super porywającej osobowości ani charyzmy jakiejś, to może robić naprawdę ciekawe rzeczy. I odwrotnie, jeżeli ktoś czasami nie ma contentu jakiegoś zajebistego, ale ma charyzmatyczny, jest charyzmatyczny, potrafi pociągnąć ludzi ze sobą, głównie oczywiście dzieciaki w tym wypadku, no to wtedy odnosi jakiś sukces. Tylko na ile ten sukces jest wymierny w skali tego, co będzie dalej, bo za chwilę te dzieciaki, pamiętajmy, dorosną. Jak dorośnie jakiś dzieciak i będzie widział gościa, którego kiedyś tam lubił oglądać, a po prostu dalej jest na poziomie 13-latka ten ktoś i dalej gra w gry i mówi jak 13-latek, no to on nie będzie go chciał oglądać, a to pokolenie, które przyjdzie, czyli ci młodsi ludzie jeszcze, którzy nagle wejdą na miejsce tamtego poprzedniego widza, znajdą jakiegoś innego idola, który dla nich będzie charyzmatyczny, który dla nich będzie bardziej na czasie. I to jest właśnie największa zguba, zguba właśnie młodych ludzi w internecie, którzy osiągnęli sukces, bo bardzo szybko mogą spaść z tego piedestału i po prostu osiąść na laurach. Aczkolwiek ja trzymam kciuki za to, żeby dziadek z dupy trwał wiecznie. Dziadek z dupy, ale wiesz, ja mam zupełnie inne podejście, bo ja nie targetuję swojego programu do widowni młodej, ja nie targetuję programu też do widowni starej, ja targetuję program przede wszystkim dla siebie. A kto cię ogląda, mógłbyś trochę opowiedzieć o tym? Znaczy, jeżeli patrząc na statystyki, które mi tam wysyła YouTube, to 50% mojej oglądalności to są ludzie 18-24. Tak, to nie są gimbusy, moi drodzy. To są ludzie 18-24, to jest 50%. Następnie 25% to są 24-35, 15% to są 13-17, a reszta to już jest tam porozdzielane, gdzieś tam jest nawet 3% 65+. Jest sporo starszych osób, które mnie ogląda i to taki naprawdę 65+, znam te osoby i to jest naprawdę zajebiście miłe, kiedy spotykam się z takimi ludźmi i kiedy z nimi po prostu porozmawiam i no i mi opowiadają, że po prostu to oglądają, bo im na przykład wnuczek pokazał, bo ktoś tam, albo że śmiali się ostatnio przy zdupingu z Beatą Szydło całą rodziną. Po prostu to jest dla mnie mega budujące. Jesteś twórcą wideo w internecie, natomiast w dalszym ciągu twoim głównym kanałem pozostaje YouTube, kiedy tak naprawdę wideo, jedynym portalem, na którym wideo jeszcze nie ma, jest Pinterest. Nie wiem, czy masz tam konto. Pytanie moje jest takie. I Tinder jeszcze. I Tinder, tak. Jeszcze nie ma tam wideo, ale może kiedyś to się zmieni. I pytanie moje jest takie, czy wynika to z tego, że YouTube jest jedynym, na którym można monetyzować treści? Czy są jakieś inne przesłanki za tym, że jeszcze z tą taką główną twórczością nie wyszedłeś? YouTube przede wszystkim, tak jak mówisz, monetyzacja treści i tak dalej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ochrona praw jakby, bo bardzo często na Facebooku na przykład hulają moje filmy z doping, z ryzykiem, jest po prostu wycięty jeden do jeden, jest wrzucony na jakąś stronę, na której ma milion wyświetleń i po prostu sobie tam gdzieś tam leci. Ale nie jest to monetyzowane, więc jakby już się nawet nie przypierdalam specjalnie, bo z tym nie da się walczyć często, bo nawet jeżeli zgłaszasz to Facebookowi, to on to ma w dupie. Facebook woli zamiast zgłoszony przeze mnie film zablokować, to woli zablokować mnie za wpis o uchodźcach na miesiąc na przykład. No i tak to wygląda. I na YouTubie oczywiście raz, że monetyzacja. Dwa, no jednak jeżeli myślisz sobie o czymś, a zobaczę jakiś film, czy zobaczę jakiś program,
to nie wchodzisz na jakiekolwiek inne portale, tylko od razu wklepujesz YouTube i tam tego szukasz. Bo wiesz, że jeżeli tam tego nie znajdziesz, inaczej, dopiero jeżeli tam tego nie znajdziesz, to zaczynasz szukać po innych Vimeach i innych portalach tego typu. No ale generalnie wchodzisz na YouTube, bo YouTube jest takim synonimem po prostu rozrywki w sieci. A Snapchat, czym dla ciebie jest Snapchat? Snapchat jest, wiesz co, dla mnie troszeczkę odzieraniem z intymności. Ja nie lubię Snapchata. Nie lubię, mam tam 65 tysięcy obserwujących jakoś, ale... I takie dosyć intymne treści tam wrzucasz z tego, co widziałem. Tak, no ale ja robię na śmiesznie sobie oczywiście Snapchata, ale kiedy ja widzę snapy Jazz, kiedy widzę snapy Maw, gdzie one nie rozstają się z telefonem, tylko cały czas nagrywają siebie. To jest po prostu Big Brother Big Brother był w XXI wieku. To jest raczej... Może to jest telewizja XXI wieku? To nie jest telewizja. To jest troszeczkę tak jak z programami talent show muzycznymi. One w pewnym momencie się tak znudzą, że ludzie się pożygają tym do, kurwa, po prostu jakiejś studni, z której inni czerpią wodę. Więc jakby nie twierdzę, że Snapchat umrze, tylko jakby ta forma komunikacji taka snapchatowa w pewnym momencie no już będzie przesyt tego wszystkiego, będzie odwrót, będzie troszeczkę więcej prywatności, widzisz. Tym się różnią ludzie, którzy siedzą w telewizji od ludzi, którzy siedzą w internecie, że ludzie w internecie zwykle ograbieni są z prywatności, bo ludzie w internecie też są bardzo blisko widza i to jest raz plus, a dwa super minus, bo nie ma tej takiej otoczki tajemnicy, gdzie, wiesz, nie wiemy, co na przykład teraz robi Paweł Deląg, albo co komu coś, gdzie sobie coś wstrzykuje Krzysztof Ibisz, bo nie wrzuca na Snapchata tego wszystkiego, a widzisz, że ludzie z internetu, którzy są w tej pierwszej dziesiątce polskiego Snapchata, cały czas po prostu siedzą z tym telefonem przyklejonym do fiuta i po prostu wysyłają sygnały ludziom, hej, zobaczcie, jak jesteśmy blisko was, jesteśmy super, jesteśmy tacy jak wy. Nie jesteśmy. Jesteśmy inni. Każdy jest inny i nie. I za duże spoufalanie się z widzem powoduje też, że widz traci do ciebie szacunek. Tak mi się wydaje. Wiesz, że kiedy... Oczywiście, ja z widzem mam super kontakt pod kątem na przykład czytanie komentarzy. Czytam wszystkie komentarze w ogóle, które ludzie piszą u mnie na YouTubie, bo mnie to inspiruje, bo mnie to zajebiście inspiruje i pomaga mi robić dalej program i dzięki temu jakby, wiesz, ja doceniam tego widza, doceniam to, co on napisał, nie ignoruję go. Nie jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć na wszystkie maile, które dostaję, dostaję ich naprawdę mnóstwo prywatnych wiadomości. Nie jestem w stanie, ale jeżeli jestem w stanie, to oczywiście odpowiadam. I dlatego Snapchat ja traktuję czasami troszeczkę jako takie, jako taki panel informacyjny, na zasadzie, o kurwa, właśnie jest godzina 5 rano, ja jeszcze nie skończyłem montować, dzisiaj film będzie o 18, wbijajcie, oglądać, nie? A raz potraktowałem, znaczy raz, mam taką serię na Snapchacie, czasami mi się zdarza, że robię unboxing kart NBA z 93 roku. Kupiłem sobie na Allegro kart NBA z 93 i robię unboxing, który no, musi oglądać 60 tysięcy osób, bo tyle mam jakby w tym, ale może z 10 jakby czerpię z tego mega frajdę, ale ja mam mega frajdę z tego, że te 10 osób czerpię z tego mega frajdę i ja się z tego super cieszę. No tak jak mówiłem, ja jestem osobą, która nie targetuje się na jakąś konkretną grupę widzów i nie robię wszystkiego po to, żeby zadowolić jakąś masę, tak jak telewizja działa i tak jak mi zawsze tłoczyli do głowy, że jeżeli kurwa pani z Kluczborka nie rozumie żartu po angielsku, to znaczy, że kurwa nie możesz tego żartu wrzucać do programu. Gówno, prawda, można. I tym miłym akcentem. Czy w internecie wszystko można? Nie wszystko można. Oczywiście, że nie wszystko można. Trzeba oczywiście zachować swoją świadomość i nie być kontrowersyjnym na siłę. Bo bardzo często widzę... Czyli wszystko można, ale nie wszystko warto. Nie wszystko warto. No bo widzę, że jest dużo osób, które widzą, że kontrowersja gdzieś tam się sprzedaje i próbują na siłę po prostu rzucić jakąś kurwą chujem. No ja też rzucam takimi hasłami i tak dalej, ale ja nie robię tego po to, żeby zaszokować, żeby spowodować, że o, rany, on przeklina. Już dawno z tego wyrosłem. Robiłem tak, jak miałem 4 lata. To wtedy chodziłem i wołałem, pszczoło, wypierdalaj! I to było bardzo śmieszne, bawiło moich kolegów mojego brata, którzy byli tenisistami, którzy mnie podpuszczali do takich rzeczy. Maćku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim również za oglądanie. Brief Morning wraca znowu jutro. Morning Glory.
A my się żegnamy z piwnicy, w której codziennie Maciek nagrywa. Tak, nie tam... codziennie, raz w tygodniu, tak? Nie, no czasami czy 2-3 razy w tygodniu. Tak to się miało kiedyś nazywać. W ogóle jak sprawdziłem ostatnio swój stary scenariusz, to ten program zamiast z dupy miał się nazywać W piwnicy najniższej oglądalności. To w takim razie pozdrawiamy wszystkich z piwnicy nie najniższej oglądalności. Raz jeszcze dziękuję, Maćku. Na razie, miłego dnia, kocham was. Cześć.